Witamy bardzo serdecznie na 75. jubileuszu profesora Leszka Balcerowicza. W drugiej połowie lat 70. powiedziałem sobie, że warto się bić o polepszenie systemu gospodarczego mimo ograniczeń, których nie jesteśmy w stanie obalić. Zorganizowałem grupę zapaleńców i wziąłem na siebie koordynację prac. A dalej to się potoczyło tak, że zostałem wciągnięty w 1989 roku do polityki dla wykonania konkretnego zadania, więc zbudowałem kolejny zespół i znów stanąłem na jego czele. Potem w 1995 roku zostałem liderem Unii Wolności, też po to, by móc wykonać zadanie. Jako przewodniczący Unii Wolności kierowałem tą partią, a gdy jesienią 1997 roku weszliśmy do koalicji z AWS, zbudowałem kolejny rządowy zespół. Następnie od początku 2001 roku byłem przez 6 lat szefem niezależnej organizacji Narodowego Banku Polskiego, gdzie też zbudowałem niezły zespół. Kierowałem więc grupami zadaniowymi, a nie towarzyskimi. Nie tworzyłem wokół siebie dworu, bo tego nie znoszę, a grupy swego rodzaju komandosów do zadań specjalnych. Drodzy Państwo, witamy na spotkaniu z profesorem Leszkiem Balcerowiczem i komandosami do zadań specjalnych. Jako pierwsza przed Państwem Barbara Błaszczyk. Komandoska, która należała do tego pierwszego zespołu zapaleńców, jak to Leszek się wyraził. A było to tak, mieliśmy wtedy, to był 78 rok, 1978, mieliśmy po 30 lat, czy tam około tego, więc byliśmy młodzi, no ale już nie aż tak bardzo młodzi, już nie tuż po studiach, już mieliśmy doktoraty, już mieliśmy doświadczenia z pracy, z badań, wiedzieliśmy, jak ten system wokół nas gospodarczy i polityczny funkcjonuje, a właściwie nie funkcjonuje. Widzieliśmy te patologie wszystkie. No i pewnego dnia w moim instytucie pojawił się Leszek, umówił się z Markiem Dąbrowskim i poprzez Marka ze mną. Spotkali się na jakiejś konferencji. No i przyszedł właśnie, żeby nas namówić na taką pracę wspólną, żebyśmy popracowali nad takim projektem, właściwie no dosyć teoretycznym, jak na owe czasy, który miałby opisać taki sprawny, spójny system gospodarczy i polityczny, który można by było stworzyć z naszego ówczesnego. Przy jednym założeniu głównym, że będąca wówczas w władzy partia PZPR, no jakby zgodzi się na samoograniczenie, że nie będzie się wtrącać do gospodarki, no i wtedy można by było taki system obmyśleć i stworzyć. I my w pierwszej chwili zareagowaliśmy tak, trochę nas zdziwiło, zaskoczyło to, ta propozycja wydawała nam się zupełnie nierealna i taka trochę fantasmagoria. No ale Leszek nas namawiał, że może warto coś takiego zrobić, chociażby żebyśmy sami się nauczyli czegoś, żebyśmy spróbowali coś takiego skonstruować, a może kiedyś będzie to możliwe, albo przynajmniej częściowo, żeby zastosować jakieś elementy tego systemu. No i przekonał nas. I zaczęliśmy się spotykać. To była grupa, Leszkowi się udało namówić taką grupę stałych osób, 10 osób. Oprócz tego przychodziły gościnnie różne osoby. I naszym celem było właśnie opracowanie takiego projektu, który byłby spójny wewnętrznie, który by zapewniał sprawne działanie gospodarki, który by zakładał bardzo dużą samodzielność przedsiębiorstw, ograniczonych jedynie twardym ograniczeniem budżetowym i rynkowymi bodźcami. Natomiast nie pisaliśmy w tym projekcie o rozwiązaniach ustrojowych i politycznych, ale było założenie właśnie takie, że będzie daleko idące samoograniczenie się czynnika politycznego, no i że rząd też nie będzie na bieżąco się wtrącał do przedsiębiorstw, to miały być samodzielne przedsiębiorstwa otoczone rynkiem, no i działające oczywiście w innych też uwarunkowaniach koniecznych, jak sanitarne i tam inne. No i podzieliliśmy się
zadaniami. Leszek nam przydzielił takie kawałki, no, w zależności od tego, co kto się czym zajmował. I każdy opracowywał swój kawałek. Spotykaliśmy się regularnie, dosyć często, gdzieś tak myślę co tydzień, co dwa tygodnie, w piwnicy Instytutu Rozwoju Gospodarczego. Ale to nie była żadna tajemnica, bo tam władze Instytutu wyraziły zgodę na to, no ale tak trochę konspiracyjnie to wyglądało. No i każdy przedstawiał po kolei jakiś najpierw zarys swojego kawałka, potem dyskutowaliśmy to, potem rozwijał. No i z tego powstał, powoli powstawała taka całość z tych klocków. I to było, naprawdę to była bardzo ciekawa, przyjemna praca, bo mogliśmy nawzajem od siebie się uczyć. Wtedy, jak wiadomo, nie było takich możliwości wyjazdu za granicę. Bardzo rzadko się udawało gdzieś wyjechać na jakieś stypendium. Więc każdy z nas czymś innym się interesował i starał się dotrzeć do literatury, poznać swoją dziedzinę. No i nawzajem mogliśmy się od siebie uczyć. A Leszek był wspaniałym koordynatorem. Dlatego, że no miał wyjątkową taką zdolność do szybkiego czytania i rozumienia i głębokiej intencji autorów, jak również do syntezy. Tak jak napisałam w takich wspomnieniach, które w książce, która wyszła na 70-lecie urodzin Leszka, i ja tutaj też napisałam chyba dwie strony, to właśnie napisałam, że wtedy pierwszy raz spotkałam osobę o takich zdolnościach do syntezy, jaką był i jest Leszek. No i też nas tak zagrzewał do tej pracy, zachęcał, więc naprawdę ta praca była bardzo fajna. No, absolutnie bez żadnych pieniędzy wtedy, no ale dawała nam wielką satysfakcję. I tak powoli, w ciągu 2 lat opracowaliśmy ten projekt. Najpierw stan docelowy jakby opisaliśmy, a później zaczęliśmy pracować nad ścieżkami dojścia, jak do tego dojść. I no jeśli chodzi o mnie, to ja miałam tam takie zadanie, żeby dać jakieś propozycje na temat systemu władzy w przedsiębiorstwie. Ponieważ ja zajmowałam się już od kilku lat problematyką partycypacji pracowniczej, udziału pracowników w zarządzaniu, samorządu. No jakoś tak w ogóle byłam wtedy mocno zafiksowana na tę tematykę i bardzo mnie fascynował ten pomysł. Wydawało mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i śledziłam, jak to na Zachodzie, w innych krajach jest rozwijane, no oczywiście też w Jugosławii. No więc, a jednocześnie trzeba dodać, że toczyły się prace tej rządowej grupy do spraw reformy gospodarczej, taki duży to był zespół, no i tam był profesor Ludwik Bar, prawnik, którego hobby był samorząd pracowniczy. On opracowywał ten projekt ustawy, która później została uchwalona o samorządzie załóg przedsiębiorstw państwowych, razem z ustawą o przedsiębiorstwach państwowych. No ale wracając do tej sprawy, no więc ja zaproponowałam, że ponieważ no, przedsiębiorstwo miało być samodzielne, więc powstawało pytanie, no kto ma decydować o tym, co to przedsiębiorstwo ma robić, jakie decyzje ma podejmować, no bo nie było właściciela, a o prywatyzacji wtedy nie było mowy, nie mogło być mowy. No więc rozwiązaniem takim, które pasowało do tego, przynajmniej moim zdaniem, było, żeby to samorząd pracowniczy był tym głównym takim aktorem, który byłby takim quasi właścicielem. No i w tym naszym projekcie, tutaj on został później opublikowany w 1981 roku, w tym tomie PTE, tutaj były różne projekty reformy, ale w tym nasz, no tam były dwie propozycje, albo samorząd, albo rada nadzorcza w przedsiębiorstwie.
No ja uważałam tę pierwszą za lepszą, bo bałam się, że Rada Nadzorcza to może być znów furtka dla, no, dla przemycenia wpływów nomenklatury i tak dalej. No i wtedy tak żeśmy to opisali. No i później, jak już kończyliśmy naszą pracę, to nagle sytuacja się diametralnie zmieniła, no bo zaczęła się Solidarność, to był 80-81 rok, powstała sieć wielkich zakładów pracy Solidarności, właściwie to były te, one były tworzone przez samorządowców. No i jak ten nasz raport został opublikowany, to nagle zaczęliśmy wszędzie być zapraszani. Jeździliśmy po całym kraju, no ponieważ Leszek nie byłby w stanie obsłużyć tych wszystkich miejsc i zaproszeń. No to każdy z nas, jak mógł, tak jeździł. Ja chyba ze 20 odbyłam takich spotkań. No i tam referowałam ten nasz projekt, no ze szczególną uwagą, oczywiście szczególną uwagę przywiązując do tej mojej części. I były dyskusje właśnie o samorządzie, no ludzie bardzo byli zapaleni do tego tematu, ale kiedyś ktoś mnie spytał i to mi zapadło w pamięć, ponieważ ja przedstawiałam na takiej linii, że udział pracowników w zarządzaniu różne jakby stopnie. Konsultacje, informacje w niektórych dziedzinach, doradzanie, a na końcu był samorząd. No i ktoś mnie spytał z publiczności, że jak my dopiero zaczynamy, to dlaczego od razu od końcowego etapu? No i to mi dało dużo do myślenia. Oczywiście później okazało się, że niestety no, stan wojenny zakończył ten festiwal Solidarności i wszyscy otrzeźwieliśmy. Okazało się, że oczywiście w tych warunkach, uwarunkowaniach politycznych nie jest możliwe wprowadzenie takiego projektu, jak ten nasz był, w życie. Ale był to, bardzo wiele osób uważało, że był to najbardziej taki daleko idący projekt, zmieniający jakby to, co było. I najbardziej taki świeży, bo te inne projekty były raczej takim próbą doskonalenia takiego socjalistycznego. No i cóż, i później trochę się spotykaliśmy jeszcze, ale w sumie po paru latach już przestaliśmy działać wspólnie, ale potem po 89 roku nagle okazało się, że ta wiedza może być bardzo przydatna. Ponieważ myśmy wtedy zanalizowali naprawdę bardzo głęboko różne aspekty funkcjonowania gospodarki, też z uwarunkowaniami społecznymi i to myślę, że jak Leszek już został tym ministrem finansów, wicepremierem w pierwszym rządzie Tadeusza Mazowieckiego, to okazało się, że ta wiedza, którą wtedy zgromadziliśmy i później Leszek jeszcze dalej się interesował systemami gospodarczymi też, że to było bardzo przydatne i chyba w związku z tym wydaje się, że to było, że ta praca nie poszła na marne. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, to był pierwszy etap działalności publicznej profesora Leszka Balcerowicza. Chodź pod ziemię. Tak. Choć pod ziemią. Tak. Jak Państwo przeczytają, Trzeba się bić, Leszek Balcerowicz, książka, biografia. Tam wyjaśnione jest, że to podziemie to po prostu zwykła SGH-owa piwnica. Matematyk, ale i ekonomista. Był dla mnie osobą, na której zdaniu merytorycznym najbardziej polegałem. Po pierwsze wiedziałem, że ma kryształowy charakter, potwierdzony jego działalnością w opozycji, a ponadto wspaniale ścisły umysł. On najwcześniej do mnie dołączy. Przed Państwem Stefan Kawalec. Dzień dobry Państwu. Ja otrzymałem zadanie opowiedzenie o okresie od 80 roku do 89 roku, czyli okresie, w którym Leszek Balcerowicz z osoby nieznanej generalnie stał się osobą, której pierwszy niekomunistyczny rząd w Polsce powierzył odpowiedzialność za gospodarkę. Ja Leszka
poznałem w okresie karnawału Solidarności. No to był karnawał Solidarności. No to było takie kilkanaście miesięcy od podpisania porozumień sierpniowych 1980 roku do wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia roku 1981, kiedy w Europie, w obszarze kontrolowanym przez Związek Radziecki, gdzie stały wojska radzieckie we wszystkich krajach, i w Polsce, i w krajach sąsiednich, powstał zupełnie niespodziewanie dla wszystkich w ciągu kilku tygodni 10-milionowy związek zawodowy, który był de facto organizacją społeczeństwa, niezależną od władzy komunistycznej i zorganizowaną w dużej mierze przeciwko tej władzy. I jest tak, że to, co, tak jak, co się stało w Polsce, było wówczas zaskoczeniem dla wszystkich, zarówno dla opozycji ówczesnej, dla rządzących, dla rządzących w Związku Radzieckim, dla rządzących w krajach zachodnich. I jednym z problemów było między innymi to, że ten wielki ruch społeczny nie miał żadnego pomysłu, co zrobić z gospodarką, bo w ogóle nie był jakby przygotowany do tego, żeby się takim zadaniem zajmować. No i właśnie w pewnym momencie dowiedziałem się, że powstał program, i brałem udział w spotkaniu w ramach takiego zespołu, którym kierował profesor Beksiak, ekonomistów, którzy doradzali Solidarności, spotkanie, które właśnie było poświęcone dyskusji nad tym programem, który został powszechnie uznany za najciekawszy, w zasadzie jedyny taki kompleksowy program reformy gospodarczej. I tam wówczas poznałem Leszka Balcerowicza. Ten program, a właściwie ten wariant samorządowy, o którym mówiła przedtem Basia Błaszczyk, stał się potem programem sieci wiodących zakładów Solidarności i de facto stał się podstawą tej części ekonomicznej programu Solidarności. Więc jeżeli Solidarność swoje coś pozostawiła w myśli gospodarczej, no to był właśnie wariant samorządowy zespołu z tego programu Leszka Balcerowicza i jego współpracowników. I jest tak, że po stanie wojennym ja trafiłem do Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, tak się wówczas nazywała Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, i tam zacząłem pracować. Wtedy nawiązałem kontakt z Leszkiem ponownie i Leszek mnie zaprosił na spotkania swojego seminarium. I to było prywatne seminarium w tym sensie, że było to rzeczywiście spotkanie grupy kilku osób, który to był taki, można powiedzieć, rdzeń tego seminarium, z tym, że na poszczególne spotkania często przychodziło osób znacznie więcej. Takie osoby, które tam były kluczowe dla utrzymania ciągłości tego, oprócz Leszka, to był Jerzy Symonty, Adam Lipowski, Marek Dąbrowski. Ja też systematycznie uczestniczyłem w tych spotkaniach. I od czasu do czasu pojawiały się tam też inne osoby, te, które brały udział w tym pierwszym zespole Leszka, tak jak Andrzej Parchoła, Henryk Bąk, Stanisław Kasiewicz czy Basia Błaszczyk. I to, czym myśmy się zajmowali, to była analiza systemów ekonomicznych. Zastanawialiśmy się, jak mogą działać gospodarki w różnych
w różnych systemach. I jednym z takich nowych problemów, które się pojawił, to była kwestia własności. Było też wtedy zorganizowane na SGPiS-ie takie seminarium duże na ten temat, gdzie między innymi był ważny referat Jurka Strzeleckiego na temat praw własności. Zresztą Leszek też miał tam takie wystąpienie na temat praw własności. I te prace jakby przez wiele lat były toczone bez żadnego konkretnego planu politycznego. Nikt nie wiedział, czy i kiedy te nasze rozważania mogą być dla kogoś przydatne. Ja osobiście przygotowałem moją pracę doktorską, której tematem była analiza gospodarcza, samorządowego modelu gospodarki. Czyli właśnie moim celem było odpowiedzenie na pytanie, no co by było, prawda, gdyby ten program gospodarczy Solidarności został zrealizowany. Czyli to było de facto analiza programu, wariantu samorządowego programu Balcerowicza. I w wyniku tych moich analiz, które dyskutowaliśmy na posiedzeniach naszego, na spotkaniach naszego seminarium, doszedłem do wniosku, że nawet gdyby przyjąć, że pojedyncze przedsiębiorstwo samorządowe może być efektywne i może sobie poradzić w gospodarce rynkowej dobrze, to gospodarka złożona z przedsiębiorstw samorządowych nie ma szans na to, żeby być porównywalnie efektywna z gospodarką prywatną. To wynikało z faktu, że tak jak pokazałem, przedsiębiorstwo samorządowe ma znacznie mniejszą skłonność do ekspansji niż przedsiębiorstwo prywatne. Bo przedsiębiorstwo samorządowe jest zainteresowane maksymalizacją przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast jeżeli przedsiębiorstwo odnosi sukcesy, przedsiębiorstwo prywatne w gospodarce kapitalistycznej, które odnosi sukcesy, może rosnąć bardzo szybko, zwiększając swoją skalę działalności, zatrudnienie, to wcale nie musi się wiązać ze wzrostem przeciętnego zatrudnienia w tym przedsiębiorstwie. Czyli stąd wnioskowałem, że taki nacisk konkurencyjny w gospodarce samorządowej może być znacznie mniejszy niż w gospodarce prywatnej, a to, z czym się zgadzają w większości ekonomiści, to jest to, że czynnikiem, który decyduje o efektywności przedsiębiorstwa, to jest zagrożenie konkurencyjne, że to jest nawet jakby ważniejsze niż sama forma własności. Natomiast to, co ja pokazywałem w tych moich pracach, to to, że takiej konkurencji w gospodarce samorządowej nie będzie. I wtedy żeśmy dyskutowali na ten temat w naszym seminarium. Przekonałem do tego Leszka, czego dowodem był potem taki wpis, który Leszek mi w swojej książce umieścił, Bóg żartobliwy, w książce 800 dni szok kontrolowany, gdzie Leszek napisał Stefanowi Kowalcowi, który nawrócił nas na kapitalizm. To mogę powiedzieć ci w słowo, jeśli mogę. Znaczy, po pierwsze, nawet na początku lat 70. ja nie miałem uprzedzeń antykapitalistycznych. Miałem okazję studiować w Nowym Jorku i uzyskałem tytuł MBA, ale wiedziałem, że to po prostu jest nierealne. W związku z tym rozwiązania samorządowe nie było najlepsze z możliwych, również dla mnie, chociaż może miałem iluzję, ale było jedynym, które nie było kompletnie nierealne w ówczesnych warunkach politycznych. To trochę wyjaśniam. Ale zgadzam się, że Stefanie, że dzięki twoim studiom nad literaturą uświadomiłeś nam, jak duże są słabości systemu złożonego z przedsiębiorstw samorządowych. A to do mnie przemawiało również dlatego, że moja praca doktorska w 1975 roku dotyczyła innowacyjności, a nie ma innowacyjności bez wejścia firm prywatnych. I może jeszcze jeden punkt, przepraszam, już się dopuszczam do głosu. W momencie, kiedy Polska odzyskała niepodległość, to było dla mnie i dla nas absolutnie oczywiste, że wybieramy najlepsze rozwiązania z punktu widzenia nadrabiania straconego czasu, czyli rozwoju gospodarczego. To znaczy wybieramy
gospodarkę wolnokonkurencyjną, której niezbędną absolutnie podstawą jest własność prywatna, a ponieważ na początku było mnóstwo własności państwowej, to trzeba prywatyzować. Ja pamiętam, że spotykałem się z takimi pewnymi trochę żalami, pretensjami środowisk samorządowych, z którymi poprzednio współpracowałem. Jak możecie? No to staram się wyjaśnić, jakie mamy Polskę niepodległą, wybieramy najlepsze rozwiązania. Także, ale wniosłeś wkład, pokazując nam te słabości rozwiązań samorządowych. Ja może już powiem jakby o tym, jaki był finał tego. Znaczy finał tego był taki, że w sierpniu 1989 roku jawił się mnie Waldemar Kuczyński, który mówił, że został doradcą Madowieckiego, który ma zostać premierem i poszukuje kogoś, kto miałby pomysł, co można zrobić z polską gospodarką. Więc ja mu powiedziałem, że to, co musi zrobić, to po prostu jak najszybciej się skontaktować z Leszkiem Balcerowiczem, zanim Leszek wyjedzie do Anglii, gdzie się właśnie wybiegł. I po paru Kuczyński powiedział, że się teraz do Leszka odezwie. Po paru dniach zadzwonił do mnie Leszek, żeby pożyczyć koło do samochodu. W związku z wyjazdem do Anglii miał swój samochód przewieźć do Torunia, ale nie miał do niego koła zapasowego. I pytałem się wtedy Leszka, czy rozmawiał z Kuczyńskim. Leszek mówił tak, że nagrał mu się Kuczyński na sekretarkę, ale Leszek mówił, że już nie miał czasu z nim rozmawiać. Ale potem porozmawiałem. Namówiłem Leszka, żeby jednak oddzwonił do Kuczyńskiego i dalszy ciąg będzie dalej. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy. Mój telefon pójdzie do ciebie. Przypomnijmy, że Waldemar Kuczyński miał powiedzieć wtedy, że Mazowiecki szuka swojego Ludwika Erharda. Drodzy Państwo, i o tym okresie, do którego wspaniały wstęp zrobił Stefan Kawalec, za chwilkę nasz następny gość. Ma pan słabość do matematyków? Padło pytanie kiedyś do Leszka Balcerowicza. Nie, szerzej, do ludzi o ścisłych umysłach. Doborze współpracowników do trudnych, praktycznych zadań stosuje taki podział. Po pierwsze, czy są przyzwoici, bo nieprzyzwoici odpadają. Po drugie, czy znają matematykę, a przynajmniej się jej nie boją. I ta selekcja mi się sprawdza. Jurek był kiedyś moim znakomitym studentem. Okazał się fantastycznym współpracownikiem pod względem zdolności analitycznych, umiejętności organizacyjnych, socjotechnicznych. Pełnił rolę nie do przecenienia. Drodzy Państwo, przed Państwem ambasador Jerzy Koźmiński. Dzień Państwu, Panie i Panowie, szanowny jubilacie. To dla mnie wielki zaszczyt, ale i źródło niemałych emocji, że w naszej dzisiejszej podróży w czasie mogę zaprosić teraz Państwa do udziału w wydarzeniach, w których rolę wyjątkową odegrał nasz jubilat. Lat za głosem Stefana przenieśmy się zatem do roku 89, do czasu historycznego przełomu w Polsce. Przypomnijmy, że w wyniku obrad Okrągłego Stołu 4 czerwca dochodzi do pamiętnych wyborów, których ogromny sukces odnosi Solidarność. Dzięki temu 12 września powstaje rząd Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w ówczesnej Europie Środkowej i Wschodniej. Wicepremierem, ministrem finansów, jak już wiemy, zostaje Leszek Balcerowicz. I od pierwszych godzin zaczyna zapisywanie niezwykłego rozdziału w swoim życiu i w życiu całego kraju. Ten okres obejmuje 833 dni, przeszło 2 lata. Ale najważniejsze, kluczowe są pierwsze miesiące, które wszystkim uczestnikom i świadkom tamtych zdarzeń na zawsze wyryły się w pamięć. Przypomnijmy bowiem, że jesienią 89 roku w odniesieniu do gospodarki rząd Tadeusza Mazowieckiego stanął przed ogromnym wyzwaniem, ale i niezwykłą szansą. Przed szansą przekształcenia polskiej gospodarki, o czym mówił Leszek, na taką, jaką znaliśmy z zamożnych krajów Zachodu, co stało się możliwe dzięki świeżo uzyskanej wolności politycznej. Natomiast wyzwanie było podwójne. Pierwsze dotyczyło systemu, a drugie sytuacji, w jakiej wówczas znajdowała się gospodarka. Odziedziczony system gospodarczy był skrajnie nieefektywny. Opierał się, jak w innych krajach naszego regionu, na centralnym planowaniu, na dominującej własności państwowej. Był pozbawiony konkurencji wewnętrznej, a także prawdziwych cen. Nie miał wymienialnego pieniądza. Był zamknięty na świat. Zaś drugim wyzwaniem była katastrofalna sytuacja makroekonomiczna, którą wówczas w krajach obozu wschodniego przeżywała tylko Polska.
Po pierwsze, to galopująca inflacja, która w drugiej połowie 1989 roku miesięcznie wynosiła kilkadziesiąt procent. Nie kilka, a kilkadziesiąt. Po drugie, to puste półki, długie kolejki. Pamiętam zdjęcie z tamtego okresu, ogłoszenie na drzwiach wielobranżowego sklepu, które brzmiało następująco. Z powodu małej ilości towarów i dużej ilości klientów zabrania się przynoszenia i rozkładania w sklepie taboretów oraz krzeseł turystycznych. Po trzecie, to głęboki deficyt budżetowy. Po czwarte, to ogromny dług zagraniczny, który swoim ciężarem przygniatał polską gospodarkę. Po piąte, to ucieczka od złotego do dolara, od złotego, który codziennie tracił na wartości. Tak więc sytuacja była dramatyczna, a Polska była bankrutem. I to ją wyróżniało od innych krajów regionu. Stąd też Leszek Balcerowicz i jego ekipa stanęli przed koniecznością jak najszybszej reakcji na zastaną sytuację, zwłaszcza na inflacyjny pożar, a także przed potrzebą równoległego rozpoczęcia gruntownych zmian w systemie gospodarczym. Było to porównywane do gaszenia pożaru na dryfującym statku przy jednoczesnej przebudowie jego silnika i kadłuba. Tak zrodził się plan Balcerowicza, program gospodarczy rządu, którego pierwsze przybliżenie wicepremier zaprezentował polskiej opinii publicznej już 7 października. W tym kontekście, aby zobrazować skalę oraz intensywność działań podejmowanych tamtej gorącej jesieni przez Leszka Balcerowicza i jego ekipę, chciałbym przypomnieć, nad jak szerokim frontem robót wicepremier musiał zapanować. Po pierwsze, to były prace nad 3 budżetami naraz. Do końca października, bo rozpadł się poprzedni budżet na skutek inflacji, do końca roku 1989, a także na kolejny rok, rok 90, szalenie trudny do prognozowania. Po drugie, to były bieżące działania antyinflacyjne, przede wszystkim hamowanie silnego wzrostu płac, hamowanie polityki kredytowej, a także redukcja subwencji i dopłat budżetowych. Mogły one oczywiście prowadzić do recesji, ale były one absolutnie kluczowe. Po trzecie, to gorączkowe zabiegi o przesuwanie płatności kolejnych rat i odsetek długu zagranicznego. Polska była bowiem niewypłacalna. Po czwarte, to negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym o uzyskanie jego poparcia dla polskich reform, między innymi o udzielenie nam kredytu. Po piąte, to zabiegi o uzyskanie wśród krajów Zachodu 1 miliarda dolarów na fundusz stabilizacyjny, bez którego nie można byłoby wprowadzić wymienialności złotego. Po szóste, to bieżące zarządzanie gospodarką, która wciąż jeszcze tkwiła w poprzednim systemie. To dziesiątki decyzji dotyczących handlu i produkcji. Po siódme, to pierwsze działania na rzecz zmian instytucjonalnych, zwłaszcza w kierunku demonopolizacji oraz prywatyzacji. I wreszcie po ósme, to intensywne prace nad zasadniczym pakietem zmian, które miały wejść w życie 1 stycznia 1990 roku, nad pakietem obejmującym zarówno dalsze działania stabilizacyjne, jak i zmiany systemowe. Od 7 listopada prace nad finalnym kształtem planu Balcerowicza nabrały jeszcze większego tempa i toczyły się równolegle na 3 poziomach. Na poziomie 10 zespołów zadaniowych ulokowanych w Urzędzie Rady Ministrów, z których każdy składał się z przedstawicieli resortów gospodarczych, doradców wicepremiera, a także niezależnych ekspertów. Na poziomie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, który często obradował od rana do nocy, czasem od nocy do rana, obradami kierował Leszek Balcerowicz, a sekretarzem komitetu był Alfred Bieć. I po trzecie, na poziomie Rady Ministrów, którą prowadził Tadeusz Mazowiecki. Od początku grudnia Rada Ministrów zbierała się niemal codziennie i podejmowała decyzje w sprawie projektów ustaw, jakie powstawały w KERN. To był prawdziwy wyścig z czasem. Wiedzieliśmy bowiem, że wielka zmiana musi rozpocząć się 1 stycznia. Formalnie ze względu na wymogi prawa finansowego, a w istocie ze względu na katastrofalny stan gospodarki oraz związane z nim ogromne oczekiwania społeczne. I wreszcie 17 grudnia w niedzielę nad planem Balcerowicza debatę rozpoczął Sejm. Wielki finał nastąpił 11 dni później, najpierw w Sejmie, a zaraz potem w Senacie. W pracach sejmowych kluczową rolę odegrała Komisja Nadzwyczajna, którą kierował profesor Andrzej Zawiślak, a w której szczególnie aktywną rolę odgrywała pani poseł Grażyna Staniszewska, obecna dziś z nami. Posłowie z Komisji Nadzwyczajnej pracowali niemal non-stop, no, z przerwą na Wigilię i pierwszy dzień świąt. Bardzo często opuszczali gmach parlamentu o 3 w nocy, co dzisiaj od kilku lat nie powinno już tak bardzo dziwić, ale wtedy było to prawdziwe nowum, a ponadto miało inny sens.
No i kilka dni później, 1 stycznia, w poniedziałek, pełni nadziei, ale i obaw, wchodziliśmy w nową, jeszcze nierozpoznaną rzeczywistość gospodarczą. Najpilniejszym zadaniem nadal pozostawała walka z inflacją, ale plan Balcerowicza zakładał również szerokie zmiany systemowe, zresztą w istotnych punktach służących także stabilizacji. I tu warto podkreślić, o czym mówił Leszek Balcerowicz, iż od początku dla rządu Tadeusza Mazowieckiego strategiczny cel zmian był jasny. Chodziło o stabilną gospodarkę rynkową, opartą na własności prywatnej, otwartą na świat. Polska była pionierem. Nigdy wcześniej bowiem w świecie nie przechodzono od gospodarki socjalistycznej, centralnie planowanej, do kapitalistycznej, a jednocześnie dokonywało się to w warunkach budowy demokracji. Każde z tych zadań było niezwykle trudne, a obydwa naraz tworzyły wyjątkowe wyzwanie. Warto też odnotować inną okoliczność, która nie miała precedensu. Otóż silna dawka antyinflacyjnego lekarstwa miała być zaaplikowana gospodarce zdominowanej przez państwowe przedsiębiorstwa. Nie było więc pewne, jaka będzie ostatecznie reakcja. Przypomnijmy, że w części swej systemowej plan Balcerowicza zakładał liberalizację, w niej także zniesienie monopolu państwa w handlu zagranicznym, wprowadzenie wymienialności złotego, a także rozległe zmiany instytucjonalne. Należały do nich między innymi przede wszystkim prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw, głęboka przebudowa systemu podatkowego, istotne przekształcenia w systemie bankowym, przebudowa sfery socjalnej wraz z wprowadzeniem ubezpieczeń społecznych oraz osłon dla tych, którzy w realiach nowej gospodarki będą tracić pracę. Wreszcie utworzenie nowych instytucji ważnych dla gospodarki rynkowej, takich jak giełda czy urząd antymonopolowy. Wytyczenie tak ambitnych celów oraz ich realizacja, zwłaszcza w warunkach zapaści gospodarczej, wymagało żelaznej dyscypliny, wymagało przywództwa. W czasie każdej wielkiej zmiany czy kryzysu przywództwo jest absolutnie kluczowe, jak wiemy. Wówczas dla nas wszystkich Leszek Balcerowicz zapewniał je w każdym wymiarze. Jakie były składowe tego leadershipu? Po pierwsze, to oczywiście ogromna wiedza i kompetencje, to jasno artykułowana koncepcja zmian, wyraźnie ustawione drogowskazy. Po drugie, ogromna determinacja, która miała dwa źródła. Jedno w charakterze, w osobowości lidera, a drugie w poczuciu niezwykłego historycznego momentu, w jakim się znaleźliśmy. Po trzecie, ogromna odpowiedzialność, ale taka, która nie paraliżuje, w której trzeba umieć zachować zimną krew. Po czwarte, to ogromna wytrzymałość wicepremiera na nieustanne presje od samego początku do końca 1991 roku. No i po piąte, wielka umiejętność organizowania pracy i pozyskiwania współpracowników, organizowania, następnie mobilizowania zespołu, podtrzymywania wysokiego tempa jego działań. Warto powiedzieć, że na początku 90 roku, tuż po gorącej jesieni, aby skutecznie zapanować nad dalszą realizacją planu Balcerowicza, pod nadzorem jego autora, zostały utworzone kolejne, zupełnie nowe struktury o charakterze międzyresortowym. Zespół interwencyjny, zespół do spraw monitoringu gospodarki, zespół do spraw badania opinii publicznej o gospodarce, a także zespół do spraw kontaktów z mediami. Natomiast na początku 91 roku wicepremier powołał do życia kolejne ciała. Zespół do spraw strategii gospodarczej, zespół analiz społecznych, tak zwaną Komisję Pięciu, koordynującą pomoc zagraniczną dla Polski, zespół do spraw restrukturyzacji oraz Komisję do prywatyzacji przedsiębiorstw. Pracami najważniejszych z nich Leszek Balcerowicz kierował bezpośrednio. Na tym tlu kilka słów jeszcze o uwarunkowaniach zewnętrznych realizacji planu Balcerowicza w ciągu tamtych niezwykłych 2 lat. W czerwcu 90 roku doszło do wojny na górze. Rozpoczęła się kampania prezydencka. W kolejnych miesiącach rywalizowali w niej ze sobą Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki. W sposób oczywisty podniosło to temperaturę polityczną w kraju, ale jak się później okazało, fakt ten nie miał większego wpływu na program gospodarczy rządu, tym bardziej, że od początku Lech Wałęsa opowiadał się za realizacją planu Balcerowicza, choć jak akcentował, dobrze byłoby znaleźć brata bliźniaka, który by wspierał wicepremiera.
premiera. Natomiast w roku 1991, kiedy premierem był Jan Krzysztof Bielecki, okoliczności zewnętrzne realizacji planu skomplikowały się podwójnie. Po pierwsze, nasiliły się protesty związków zawodowych przeciwko hamowaniu wzrostu płac, a jednocześnie, co było naturalne i oczekiwane, natężeniu uległa konkurencja między partiami politycznymi. Jej katalizatorem stała się perspektywa nieodległych w czasie wyborów parlamentarnych. A po drugie, polska gospodarka została silnie dotknięta trzema wstrząsami z zagranicy. Primo, wojna w Zatoce Perskiej doprowadziła do podwojenia cen ropy i gazu. Sekundo, Polska przeszła na rozliczenia wolnodewizowe ze Związkiem Radzieckim, co samo w sobie było racjonalne, ale na krótką metę dotkliwe. Tercio, załamały się rynki zbytu w KRW PG, które wkraczały na transformacyjne ścieżki. Dotyczyło to zwłaszcza NRD, naszego zachodniego sąsiada, który jednoczył się z EFN. Mówiąc o uwarunkowaniach zagranicznych, chciałbym odnotować jeszcze jedną kwestię. Otóż od jesieni 89 do końca 91 obok premiera Mazowieckiego, premiera Bieleckiego, ministra Skubiszewskiego, także wicepremier Balcerowicz był bardzo aktywny w kształtowaniu nowych relacji wolnej Polski z zagranicą. Skupiał się przede wszystkim na tworzeniu jak najlepszych warunków dla realizacji polskich interesów gospodarczych. Chodziło tu o wsparcie dla naszych przemian, między innymi w formie Funduszu Stabilizacyjnego, czy też redukcji polskiego długu, co zasadniczo zostało przesądzone w marcu 1991 roku. Chodziło oczywiście także o handel i inwestycje. Wicepremier spotykał się z wieloma ważnymi postaciami, między innymi z prezydentem Bushem seniorem, z papieżem Janem Pawłem II, który żywo interesował się przebiegiem przemian gospodarczych w Polsce, z Helmutem Kohlem, a także z Michałem Gorbaczowem i dwukrotnie z Borysem Jelcynem, który bardzo chciał pozyskać Leszka Balcerowicza po zakończeniu jego misji w polskim rządzie do stałej współpracy przy reformowaniu gospodarki Rosji. Ostatnim ważnym akordem w aktywności międzynarodowej wicepremiera Balcerowicza było podpisanie przez niego aktu stowarzyszenia między Polską a EWG, przyszłą Unią Europejską, co nastąpiło w grudniu 1991 roku, kiedy pełnił obowiązki prezesa Rady Ministrów. I to mnie wiedzie do ostatniej uwagi, jaką chciałbym się podzielić. Otóż z każdym miesiącem realizacja polskiego programu gospodarczego cieszyła się rosnącym uznaniem w kręgach decyzyjnych i analitycznych zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie. Stało się oczywiste, że Polska wykorzystała swoją szansę, wykorzystała okno możliwości, jakie otwarło się w roku 89. 12 lat temu w Banku Światowym w kuluarach sesji poświęconej 20-leciu planu Balcerowicza pytaliśmy amerykańskich kolegów, którzy jesienią 89 roku wspierali nasze wysiłki, jak wówczas oceniali prawdopodobieństwo, że Polska wyjdzie z zapaści, że program gospodarczy się uda. W odpowiedzi usłyszeliśmy maksimum 30%. Ale już w marcu, w kwietniu 90 roku nabrali przeświadczenia, że plan Balcerowicza działa. I rzeczywiście już w pierwszych miesiącach realizacji planu udało się stłumić inflację, szybko zniknęły również kolejki, wyraźnie polepszyło się zaopatrzenie, wymienialność złotego okazała się skuteczna, także poprawiła się struktura cen, co ułatwiało racjonalne decyzje. Wszystko to wraz z rozległymi zmianami instytucjonalnymi oraz rozkwitem sektora prywatnego stworzyło mocne fundamenty pod nową gospodarkę. W kilka lat później roczny wzrost PKB sięgnął 7%. Z tamtej oraz późniejszej perspektywy coraz wyraźniej było widać, że Polska odniosła sukces, że przetarła szlak innym narodom Europy Środkowej i Wschodniej ku wolności, demokracji i gospodarce rynkowej i że walnie przyczyniła się do upadku jałtańskiego porządku. W 10 lat od kluczowych wydarzeń polskiego przełomu roku 89, do których należało rozpoczęcie planu Balcerowicza, nasz kraj został przyjęty do Sojuszu Atlantyckiego, uzyskując silne gwarancje bezpieczeństwa, a po kolejnych 5 latach znalazł się w gronie członków Unii Europejskiej. Ale to już inna historia. A właściwie inne historie. Co powiedziawszy, chciałbym podziękować Państwu za życzliwą uwagę i całym sercem pragnę przyłączyć się do najlepszych życzeń, które płyną w ostatnich dniach do naszego jubilata. Życzeń wielu jeszcze dekad aktywności w nieustająco dobrym zdrowiu przy niespożytej energii, tak jak dotychczas. Ja chciałbym powiedzieć parę słów o Jurku Kądzińskim i jego ogromnej roli. Pierwszy był i jest znakomitym ekonomistą, był moim studentem. Ale po drugiej,
był i jest genialnym organizatorem. Ten system prac nad reformami, który przedstawił, to była jego propozycja, której ja skorzystałem. No i wreszcie ma wielkie zdolności interpersonalne, jednuje ludzi do trudnych spraw, dlatego między innymi był ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję ci, Jurku. Szanowni Państwo, za chwilę spotkanie z naszym kolejnym gościem z kolejnego okresu aktywności profesora Leszka Balcerowicza. 5 lat, kiedy stałem na czele Unii Wolności po drodze, zawierając koalicję rządową z AWS, było pod pewnym względem trudniejsze i obfitujące w bardziej dramatyczne zdarzenia niż w okresie pierwszej aktywności politycznej. Drodzy Państwo, przed Państwem łączymy się z panią Grażyną Staniszewską. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No, ja poznałam Leszka Balcerowicza, powiem szczerze, w 1981 roku w Łodzi. Wtedy moja Solidarność wysłała mnie na zjazd programowy Solidarności, który przygotowywał pierwszy zjazd Solidarności w hali Oliwii w Gdańsku. I wtedy pierwszy raz go słyszałam. Moi koledzy mnie wysłali, bo nikt nie chciał jechać, bo to było szalenie nudne brać udział w zjeździe programowym. I ja pierwszy raz usłyszałam wtedy Leszka Balcerowicza i o dziwo miałam wrażenie, że wszystko zrozumiałam. Ja jestem z wykształcenia polonistką i byłam dość przerażona, zwłaszcza, że mam uczestniczyć w tym bloku gospodarczym i jeszcze potem przekazać moim kolegom robotnikom, o co chodzi. A tymczasem prawie wszystko rozumiałam i wydawało mi się to absolutnie genialne, logiczne, przede wszystkim logiczne. Tu chcę panu profesorowi powiedzieć, że miałam 5 z matematyki w szkole średniej, mimo że potem poszłam na polonistykę. No i takie były początki. Potem zobaczyliśmy się razem w Sejmie. To ja byłam tą osobą, z którą najczęściej spotykał się Jerzy Koźmiński, żeby zmobilizować moich kolegów do różnych działań. I potem, proszę Państwa, po okresie rządów Tadeusza Mazowieckiego, Krzysztofa Bieleckiego, w których Leszek Balcerowicz odgrywał dużą rolę, przyszły rządy SLD i PSL. I no, w trakcie tych rządów, no nie powiem, żeby całkowicie doszło do zepsucia tego, co zapoczątkował Leszek Balcerowicz, ale widać było po prostu, że jakby wraca się do rozdawnictwa, po prostu, że może to wszystko być rozregulowane. To pierwsza rzecz. I początkowe hasło takie, Balcerowicz musi odejść. Dzisiaj jest drugie, wina Tuska. O tym haśle Balcerowicz musi odejść już zapomniano, ale na początku lat 90. Balcerowicz musi odejść. To było jedno z częściej słyszanych na ulicach haseł, bo po kilku latach, po roku, dwóch latach cierpliwość społeczna zaczęła się kończyć i ludzie zaczęli oczekiwać dobrobytu, bo się wydawało, że to wszystko szybciej przyjdzie, że za długo trzeba czekać. Stąd właśnie to hasło na licznych wówczas manifestacjach i sądzę, że również z tego powodu wygrana SLD i PSL. Unią Demokratyczną, a potem Unią Wolności kierował wówczas Tadeusz Mazowiecki, nasz pierwszy premier, do którego my wszyscy byliśmy szalenie przywiązani. Niemniej sytuacja się zmieniała i powoli widać było, że Tadeusz Mazowiecki nie ma już pomysłu, co dalej. I ta Unia Wolności zaczęła lecieć w dół w notowaniach i był coraz jakby większy marazm, a zbliżały się wybory. I trzeba było coś przedsięwziąć. No i ja byłam w takiej grupie osób, która doszła do wniosku, że Balcerowicz musi wrócić.
na początek musi wrócić do Unii Wolności. To znaczy pojawić się w Unii Wolności tak naprawdę jako działacz polityczny, objąć tą partię, a później powinien wrócić do rządu, bo jak nie, to po prostu wszystko to, co się zaczęło z ogromnym wysiłkiem w 1989 roku, może być zmarnowane. No i takie były tak naprawdę przyczyny mojego zaangażowania się tutaj po stronie Leszka Balcerowicza i z dużą przykrością przeciwko Tadeuszowi Mazowieckiemu, ale tak to wtedy było, bo w 1995 roku na kongresie Unii Wolności mieliśmy dwóch kandydatów na przewodniczącego. To był Tadeusz Mazowiecki i właśnie Leszek Balcerowicz. Ja bardzo wyraźnie się zaangażowałam po stronie Leszka Balcerowicza, choć dla większości członków Unii Wolności było to strasznie przykre, że musiało dojść do takiego wyboru, że doszło do takiej konfrontacji. Także to był niezwykle trudny kongres. Zresztą Leszek Balcerowicz do samego końca nie chciał podjąć decyzji o kandydowaniu. Ja pamiętam, że kosztowało nas to mnóstwo wysiłków, żeby go do tego przekonywać i też pozyskiwaliśmy do tego dzieła Jurka Koźmińskiego, żeby go przekonał. No i właściwie w ostatnim momencie Leszek się zdecydował, żeby kandydować. No i okazało się, że wygrał te wybory. Nie wygrał oszałamiającą liczbą głosów, ale wygrał, co dla wielu członków Unii Wolności było dużym zaskoczeniem, dlatego że no, Unia była taką dość sentymentalną partią i bardzo przywiązaną do swoich pierwszych liderów, do twórców. No i ciężko było podjąć decyzję o zmianie, ale ta decyzja nam się po prostu opłaciła, bo rzeczywiście Unia Wolności nabrała nowego tempa, nowego wyrazu. Leszek Balcerowicz był no, niby znany powszechnie, ale tutaj w tych okolicznościach był nową twarzą, nowym liderem. No i po dwóch latach okazało się, że w wyborach całkiem dobrze Unia Wolności wypadła, osiągając wówczas bodajże niecałe 14% poparcia. Największą grupą był AWS, drugie z kolei miejsce zajęło SLD, na trzecie właśnie Unia Wolności. No i dzięki temu trzeciemu miejscu można było stworzyć koalicję AWS Unia Wolności, w której Leszek Balcerowicz znowu zajął się gospodarką, czyli to tym, czym, na czym się zna najlepiej. Grażyna, rozumiem, że mogę teraz podziękować za twoje zaangażowanie i mogę, po pierwsze chcę potwierdzić, że to dla mnie była niesłychanie trudna decyzja, by wejść do polityki już w innej roli niż osoba, która jest w rządzie i bardzo trudna byłaby decyzja, żeby startować przeciwko Tadeuszowi Mazowieckiemu, ale się na to zdecydowałem. Trudna była również decyzja ze względów takich rodzinnych. Prowadziłem bardzo dobre życie. W tym przerwie między polityką się zdecydowałem. Po drugie, przypominam sobie, że w styczniu 1997 roku Unia Wolności miała poniżej 5%. To był rok wyborczy. No i nastąpiła mobilizacja i w efekcie, tak jak wspomniałeś, doszliśmy do prawie 14%. Ja osobiście traktuję jako jeden z moich największych sukcesów w życiu publicznym to, że na Śląsku jako kompletny outsider dzięki pomocy między innymi Kazimierza Kuca i mojego dawnego studenta Kornatowskiego wygrałem z szefem Solidarności, który pochodził ze Śląska właśnie. Dziękuję bardzo. Teraz... Leszek miał wtedy najlepszy wynik w województwie śląskim. Najlepszy osobisty wynik. Także to był naprawdę ogromny sukces. Serdecznie dziękujemy pani Grażynie. Przechodzimy do następnego okresu.
Leszek Balcerowicz powiedział kiedyś, że rząd AWS-UW chyba był ostatnim dotąd rządem reformatorskim. Po pierwsze, udało mi się po raz kolejny stworzyć znakomity zespół. Miałem świetnych zastępców w Ministerstwie Finansów na czele z Jerzym Millerem, który zgodził się przejść ze stanowiska de facto wojewody małopolskiego na pozycję sekretarza stanu do spraw decentralizacji finansów lokalnych, a ponadto zajmował się na moją prośbę innymi bardzo trudnymi sprawami. Przed Państwem Jerzy Miller. Tak, rzeczywiście to był grudzień, chyba szósty dzień grudnia. Sekretariat powiedział, że dzwoni do mnie Leszek Balcerowicz. No, kończył się rok budżetowy. Zacząłem szybko myśleć, gdzie za dużo wydałem. Trochę zestresowany biorę telefon do ręki. Panie premierze, czym mogę służyć? Odpowiedź mnie zamurowała. A czy pan może do mnie przyjść do pracy? Grzecznie mówię, panie premierze, ja jestem z wykształcenia inżynierem. Odpowiedź dlatego proponuję. No i w ten sposób rozmowa krótka, około dwuminutowa, zakończyła się wizytą w Katowicach. Leszek Balcerowicz w ramach spotkań przed wyborami znalazł 5 minut i porozmawialiśmy o moich plusach i minusach. Następnego dnia miałem być w Warszawie. I tak 8 lat zostałem w Warszawie. Ale muszę Państwu powiedzieć, że to był szczęśliwy dzień. Pracowałem jako urzędnik od połowy 90 roku. W Warszawie bywałem, ale nigdy nie miałem okazji spotkać Leszka Balcerowicza. Czytałem i bardzo chciałem wiedzieć, jak można tak szybko tyle uzyskać, mimo że wszyscy mówili, to jest niemożliwe. Pierwszego dnia pracy u Leszka Balcerowicza spóźniłem się do pracy, bo dostałem pokoik u bodajże Urzędu Skarbowego, a spadł śnieg i nie mogłem przyjść do pracy. Pomyślałem, no tak, dobrze zacząłeś. A teraz na serio. Leszek Balcerowicz znowu trafił na czas trudny. Zaczęło się od Korei Południowej, później w ogóle na tę część Azji, łącznie z Japonią i zaczęła się ograniczenie inwestycji na rynki krajów słabszych. Niedługo trzeba było czekać. Padła Rosja. Padła Rosja mimo obrony rubla. Jeszcze chwila, a z kolei w Ameryce Południowej, Brazylii, Brazylia jest państwem
stanowym. Samorządowcy pozwolili sobie na wydanie dużych kwot. Padła Brazylia. No ale oczywiście Europa, widząc i Azję, i Rosję, i Amerykę Południową, powiedziała: poczekajmy, zobaczmy, co będzie we wschodniej Europie, bo przecież oni nie są mocarstwami. Leszek Balcerowicz podszedł do tego bez żadnych hamulców. To nie róbmy teraz, poczekajmy rok, będzie łatwiej. W kraju też było różnie. No, pewnie wszyscy pamiętamy, że brzmiało takie trzy słowa, TKM. AWS przed wyborami postanowiło zmienić osoby, które pracowały na wysokich stanowiskach i administracji, i gospodarki. Co to znaczyło? Dzisiaj, jak patrzymy na partię polityczną, która nie patrząc na kwalifikacje zmienia szefów, to mówimy, no to do tego dopłacimy. Wtedy też dopłaciliśmy. I jeszcze druga rzecz ważna. Nieraz nie wiedziałem, czy ja bardziej rozmawiam z rządem, czy z jakimś związkiem zawodowym. Brak determinacji. Jeżeli coś jest do zrobienia, to trzeba zrobić. Nawet jeżeli to dużo kosztuje. Bo jak nie zrobię dzisiaj, to za chwilę będzie kosztowało dwa razy drożej. Kosztem czyim? No nie moim. Tylko podatnika, tylko mieszkańca, tylko Polaka. Zacząłem jako nieekonomista uczestniczyć w spotkaniach, które były poświęcone Białej Księdze Podatków. Leszek Balcerowicz zebrał zespół nieurzędników. Urzędników też, ale przede wszystkim podatników i szefów pracujących w firmach podatkowych. Dowiedział się nie od strony kuchni, tego, który zbiera podatki, tylko od strony kuchni tego, który płaci. A był wyraźnie z jego strony komunikat. Zmniejszamy deficyt, ale przy zmniejszaniu podatku, a nie przy zwiększaniu podatku. I w związku z tym byłem bardzo rozczarowany, kiedy ta praca nad Białą Księgą blisko roku i później wiele, wiele spotkań z pracownikami, z pracodawcami. Doszliśmy do tego, że znaleźliśmy rozwiązanie, które wygrało głosowania i w Sejmie, i w Senacie. Niestety przegrało u prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Ale jedna część reformy przeszła. Tak, jeśli chodzi o CIT, o podatek dochodowy od osób prawnych, tak, rzeczywiście stawka podatku została obniżona. To była pierwsza reforma, ale bardzo ważna. Przygotowała nas do umiejętności twardego przedstawiania
konieczności zakończenia dyskusji, a rozpoczęcia wdrożenia. Zacznę od reformy służby zdrowia. To było rozpoczęcie rzucania koła ratunkowego dla tonącego systemu. Od czego się zaczęło? Około 10 miliardów długów z poprzednich lat zostało przeniesione na konto ministra finansów. Z wyraźnym powiedzeniem, to jest pierwszy i ostatni raz. Druga rzecz to jest tworzenie kas chorych, czyli wychodzimy z budżetu, przechodzimy do funduszu, który płaci za usługi medyczne dla Polaków. Ale co to znaczy? To oznacza, że po pierwsze jest wyścig, kto dostaje pieniądze, umowę na pieniądze, ten, który dba o jakość i uczciwą wartość swojej usługi, właściwą cenę. Po drugie, usługi prywatne i usługi publiczne są równomierne. Nie ma tak, że tylko publiczne. I tak mógłbym pokazywać krok po kroku, jak Leszek uczył nas twardego poprawiania tego, o czym wiele lat mówiliśmy, ale nie wdrożyliśmy. Tym razem wdrożyliśmy. Dziękuję, Leszku. Bardzo. To ja chciałem powiedzieć trzy rzeczy. Po pierwsze, na podstawie tego, co słyszałem o Jurku, zanim go poznałem, miałem wrażenie, że to jest człowiek do zadań specjalnych. I potwierdziło się w 200%. Dlatego, że ma wybitne zdolności analityczne i mówię nieskazitelnej etyce i bardzo dużą odporność psychiczną na stres. W związku z tym, jeżeli było jakieś wyjątkowo trudne zadanie, to zwracałem się do Jurka, na przykład rozmowy koalicyjne albo właśnie reforma podatkowa. A potem, jak już nie byłem w rządzie, pytano mnie o dobrego kandydata jeszcze do czasów Platformy, na przykład na stanowisko szefa Narodowego Funduszu Zdrowia, to był Jerzy Miller. I proszę pamiętać, że Jurek Miller kierował w bardzo trudnych okolicznościach komisją Millera, która przyjęła jednogłośnie, jednomyślnie konkluzję. Tak, Jurek jest kolejnym potwierdzeniem, że mam szczęśliwą rękę do wybitnych ludzi. A teraz następny Jurek. Jaką analogię tutaj możemy znaleźć, drodzy Państwo, kolejny fragment, jeśli Państwo pozwolą. Po pierwsze, należało obniżyć inflację. Kiedy na początku 2001 roku zacząłem pracować w NBP, wynosiła ona około 10% rocznie, a następnie utrzymać obniżoną inflację. Należało też bronić niezależności NBP przed politykami. Stworzenie niezależnego banku centralnego było jednym z fundamentów nowego ustroju budowanego po 1989 roku. Byłem przekonany, że nie ochroni się stabilności pieniądza, jeśli nie stworzy się silnego strażnika, a tym strażnikiem może być w systemie pieniądza papierowego tylko kompetentny bank centralny. Nie może postępować pod dyktando otwarte lub skryte władz publicznych. Gdyby to była inna instytucja, nie zdecydowałbym się na przewodniczenie jej. Drodzy Państwo, nasz kolejny gość Jerzy Pruski. To wielki przywilej i zaszczyt brać udział w tym jubileuszu i bardzo pięknie dziękuję za zaproszenie. Moja współpraca z Leszkiem Balcerowiczem zaczęła się w roku 98. Ja byłem wtedy członkiem Rady Polityki pierwszej kadencji i mieliśmy przyjemność współpracować
z panem premierem, ministrem finansów w zakresie koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej. Był to szczególny okres, w którym gospodarka polska doświadczała bardzo głębokiej nierównowagi. Po reformach, które zostały dokonane od końca lat 80, od końca roku 89, wciąż gospodarka doświadczała głębokiej nierównowagi. Inflacja była na poziomie dwucyfrowym i ona była, w języku ekonomicznym określa się ją jako uporczywa i trudna do obniżenia. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła dokonać efektywnej dezinflacji, czyli obniżenia poziomu inflacji do poziomów niskich, takich, które charakteryzowały gospodarki w krajach rozwiniętych. Współpraca z panem premierem rozpoczęła się od dokonania rzeczy zupełnie fundamentalnej, o której teraz nieczęsto się mówi, nieczęsto się pamięta, mianowicie we współpracy z Radą Polityki Pieniężnej Rada Ministrów dokonała 11 kwietnia 2000 roku upłynnienia kursu złotego. Ja sądzę, że to była jedna z fundamentalnych decyzji, które umożliwiły w kolejnym okresie, w kolejnych latach skuteczną dezinflację i umożliwiły w znacznym stopniu uniknięcie przez Polskę kryzysu walutowego, finansowego, który łączył się z reguły z wysokimi deficytami na rachunku bieżącym w warunkach sztywnych kursów walutowych, które prowadziły między innymi do gwałtownej deprecjacji i odbicia inflacji do poziomu bardzo wysokiego. W związku z tym ta współpraca z premierem rządu polskiego do spraw gospodarczych miała tutaj fundamentalne znaczenie. Drugi okres współpracy to jest okres, w którym Leszek Balcerowicz szefował Bankowi Centralnemu od początku 2001 roku do początku 2007 roku. I w tym okresie, w moim głębokim przekonaniu, dokonano reform co do zakresu innych, ale co do głębokości niemal porównywalnych z reformami okresów wcześniejszych. Reformy w zakresie polityki pieniężnej domykały reformy w sektorze realnym. To było niezwykle istotne. Te reformy były niezbędne do tego, żeby w długim okresie gospodarka polska mogła płynnie rozwijać się przy wysokim tempie wzrostu gospodarczego w zrównoważony sposób. Teraz początek był trudny. Po pierwszym okresie wydawało się sukcesów Rady Polityki Pieniężnej roku 98, w roku 99 i 2000 inflacja wróciła do poziomu dwucyfrowego, ponad 11%, bodajże w lipcu 2000 roku. Jednocześnie przeżywaliśmy bardzo niebezpieczny okres narastającego deficytu na rachunku bieżącym. Na wiosnę 2000 roku ten deficyt przekroczył 8% w relacji do PKB. To była sytuacja niezwykle niebezpieczna, nierównowaga gospodarki była tak głęboka, że groziła kryzysem walutowym. Teraz to, co robił Bank Centralny, Rada Polityki Pieniężnej, której przewodniczył od stycznia 2001 roku Leszek Balcerowicz, to było przywracanie równowagi do gospodarki krajowej, do polityki makroekonomicznej, przy jednoczesnym, stabilnym obniżaniu inflacji do poziomów, bym powiedział, akceptowalnych w krajach wysoko rozwiniętych. To było niezwykle trudne zadanie, dlatego że mieliśmy bardzo wysokie oczekiwania inflacyjne i inflacja miała taką tendencję, że dość łatwo, jak się za szybko ją odtrąbiło sukces, ona niestety wracała. I teraz ten okres kilku lat to były bardzo ważne decyzje, które zmierzały do tego, żeby w sposób spokojny, uporządkowany obniżyć na trwale, nie jednorazowo, nie punktowo, tylko na trwale inflację do niskich poziomów. Ten okres zakończył się
sukcesem, właściwie już w roku 2002-2003 inflacja spadła w granicę 1%, czyli Rada Polityki Pieniężnej zrealizowała swój długookresowy cel inflacji poniżej 4% w 2003 roku, ale jednocześnie pod przewodnictwem nowego szefa opracowała strategię polityki pieniężnej po roku 2003, która między innymi zakładała, że cel inflacyjny będzie realizowany na poziomie 2,5% z niewielkim pasmem odchyleń i tak będziemy, taką politykę bez interwencji walutowej w warunkach płynnego kursu będziemy prowadzili aż do momentu wejścia do strefy euro. Teraz ten okres dezinflacji został właściwie zakończony w roku 2002-2003. W czwartym mieliśmy epizod związany z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i taki bym powiedział tymczasowy wyskok popytu i jednocześnie inflacji po to, żeby wrócić do poziomów poniżej 2%, 1,4% na koniec roku 2006 z deficytem na rachunku bieżącym na poziomie zaledwie 2,3% i z wysokim tempem wzrostu gospodarczego, 6%. Czyli właściwie to, co zrobiła polityka pieniężna w tym okresie, to wypełniła, teraz by się chciało powiedzieć, podręcznikowe wskazówki. Niska inflacja, stabilna inflacja, która jest podstawą stabilnego wzrostu gospodarczego. Druga nieprawdopodobnie ważna rzecz. Mianowicie od samego początku okazało się, że warunkiem koniecznym prowadzenia skutecznej polityki pieniężnej jest niezależny, o czym była mowa, bank centralny. Bez niezależności banku centralnego nie ma skutecznej polityki antyinflacyjnej, nie ma efektywnej polityki pieniężnej. I to było niezwykle istotne w warunkach tego okresu 6 lat, dlatego że w tym okresie bank miał trudne relacje z rządem SLD, ustalał zasady współdziałania, nazwijmy to w ten sposób, z Sejmem, z prezydentem i wydawało się, że w tym okresie udało się stworzyć i przekonać opinię publiczną, że niezależny bank centralny jest fundamentem dobrej i trwałej i stabilnej wartości pieniądza polskiego. Niestety niezależność kosztuje. I tą niezależność doświadczyliśmy, ten atak na niezależność banku centralnego i na osobę prezesa doświadczyliśmy w momencie, kiedy Komisja Nadzoru Bankowego, która była jakby organem poza NBP-em, ale główny urząd, główny inspektorat nadzoru bankowego był częścią NBP-u, podejmował decyzję, która nie podobała się politykom. Mianowicie decyzję o przejęciu przez UniCredito Banku Przemysłowo-Handlowego. Proszę sobie wyobrazić, że na kilka dni przed decyzją Komisji Nadzoru Bankowego w tej sprawie została powołana komisja śledcza, która miała zbadać prawidłowość podejmowania decyzji przez Narodowy Bank Polski. Co było jawnym zamachem na niezależność, dlatego żeby oznaczało de facto, że inny organ może badać poprawność decyzji podejmowanych przez niezależny bank centralny. Prezes Narodowego Banku Polskiego został wezwany przed komisję śledczą i odmówił stawiennictwa, motywując to niekonstytucyjnością takiego działania komisji oraz atakiem na wartość pieniądza polskiego, na wartość i stabilność pieniądza polskiego. To podejście okazało się całkowicie trafne, merytorycznie poprawne. Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie się wypowiedział i przyznał rację bankowi centralnemu, a właściwie jego szefowi, że podział władzy na niezależne instytucje obejmuje również Narodowy Bank Polski i tutaj Narodowy Bank Polski na pełną suwerenność w podejmowaniu decyzji nie musi się przed nim tłumaczyć. To było niezwykle istotne. Czyli bym powiedział tak, w tym okresie udało się dokonać obniżenia inflacji. Teraz to odczuwamy w inny sposób. Mamy do czynienia niemal z dwucyfrową inflacją.
ale obniżyć inflację do poziomu w granicach 1%, ustanowić stabilne ramy dla prowadzenia efektywnej polityki pieniężnej i fundament tej polityki pieniężnej w postaci niezależnego banku centralnego. Czyli te dwie jakby fundamentalne kwestie z punktu widzenia prowadzenia polityki pieniężnej udało się zrealizować dzięki ogromnemu wkładowi przewodniczącego RPP i prezesa Narodowego Banku Polskiego Leszka Balcerowicza. Ale nie tylko takie ramy były w tym czasie tworzone. Jednym z celów, to było zupełnie coś niezwykłego, bo wydaje się z reguły, że jak mówimy o Leszku Balcerowiczu, to mówimy o wielkich rzeczach, takich ustrojowych. Ale pod jego przewodnictwem udało się stworzyć jeden z najlepiej funkcjonujących banków centralnych w europejskim systemie banków centralnych. To było zupełnie niezwykłe. To było nie do opisania, jaki był entuzjazm ludzi, którzy mogli uczestniczyć w komitetach Europejskiego Banku Centralnego, brać udział w innych pracach, które zmieniały właściwie z dnia na dzień oblicze Narodowego Banku Polskiego w taki niezwykle efektywny, skuteczny bank centralny na świecie o bardzo wysokiej pozycji międzynarodowej. O bardzo wysokiej pozycji międzynarodowej i ta pozycja w znacznym stopniu, tą pozycję zawdzięczaliśmy osobie prezesa. I na koniec. Rzecz, która jakby uzupełniała ten pakiet działań. Mianowicie w czasie, kiedy szefem NBP-u był Leszek Balcerowicz, bank funkcjonował zgodnie z najwyższymi standardami. A etos pracy należał do jednych z największych wartości. I ten etos pracy, bardzo wysoki, on szedł z samej góry. Uczyliśmy się od ciebie, Leszku, jak należy sumiennie, ciężko i uczciwie pracować. Za to szczególnie chciałbym również podziękować. Ja też dziękuję. Jurek był niezawodnym członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Wtedy, kiedy ja zostałem prezesem Narodowego Banku Polskiego, tak go ceniłem, że poprosiłem, żeby potem po wygaśnięciu jego mandatu był moim zastępcą i był absolutnie niezawodny. Dziękuję za przypomnienie roli Komisji Nadzoru Bankowego. Ona była bardzo ważna. To też dobrze wspominam współpracowników, nawet na czele z Wojtkiem Kwaśniakiem, moim niezawodnym zastępcą. I wreszcie dziękuję, że przypomniałeś, że niezależność broni się czasami przed agresją. Ta agresja na niezależność Narodowego Banku Polskiego na mnie nastąpiła za pierwszych rządów PiS-u i została skutecznie odparta, czyli da się. Dziękujemy bardzo. A proszę Państwa, teraz przed Państwem prezes zarządu tworzonej przez Leszka Balcerowicza w 2007 roku Fundacji Obywatelskiego Rozwoju, Forum Obywatelskiego Rozwoju, pani Agata Stremecka. Serdecznie zapraszam. Ogromnie onieśmielające wystąpić po osobach, które tak naprawdę wraz z Leszkiem Balcerowiczem tworzyły ostatnie ponad 30 lat polskiej historii. Przypomnijmy historii Polski wolnej. Dlatego ja tylko parę słów jako prezes Forum Think Tanku Leszka Balcerowicza, który założył w 2007 roku już po swojej działalności publicznej, w tym roku też dla nas jubileusz, bo obchodzimy 15-lecie Forum. Ja mam przyjemność już współpracować z panem profesorem 7 lat i było to 7 lat usłane naprawdę wielkimi przygodami. Ale to niestety nie jest ten program, w którym możecie zadać te wszystkie pytania o współpracę z Leszkiem Balcerowiczem, czyli wszystko, czego się boicie, o co się boicie zapytać, a chcielibyście się dowiedzieć, ale na pewno parę słów Państwu powiem. 30 lat transformacji po transformacji to również ogromny rozkwit społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego bardzo się cieszę, że Leszek Balcerowicz założył tę fundację i że w zasadzie w pewnym sensie przypadkiem spotkaliśmy się, choć potem już nasza współpraca była zupełnie nieprzypadkowa. Według statystyk w Polsce jest teraz 130 tysięcy fundacji i stowarzyszeń, co pokazuje, że przez te 30 lat rzeczywiście społeczeństwo obywatelskie rozkwita. Oczywiście nie wszystkie są aktywne, ale aż 47% z nich zatrudnia ludzi, ma jakieś projekty i tak dalej, i tak dalej.
No, Wikipedia podaje, że z tego 50 to są tak zwane think tanki. My lubimy o sobie mówić jako forze Forum Obywatelskiego Rozwoju, że jesteśmy think tankiem, czyli taką instytucją, która przygląda się pewnym zjawiskom, bada te zjawiska, ale przede wszystkim kieruje się uczciwością intelektualną. Oczywiście nasz think tank jest think tankiem przede wszystkim ekonomicznym, no bo założonym przecież przez profesora Leszka Balcerowicza, ale przecież takie rzeczy jak praworządność i właśnie stosunek również do społeczeństwa obywatelskiego, nadzór nad politykami, to te wszystkie aspekty, które czynią nas czymś więcej niż tylko nudnym instytutem, bo profesor zawsze powtarza na spotkaniach cotygodniowych, które mamy od 7 lat, pamiętajcie, nie bądźcie nudnym instytutem. Najważniejsza jest siła komunikacji. I jeszcze 2 słowa o tej sile komunikacji. W 1945 roku Antony Fisher, uczestnik bitew wojennych angielskich, spotkał kiedyś wielkiego myśliciela Friedricha Hayeka i tak spodobał mu się wykład Hayeka, że powiedział, ja bym się chciał zaangażować w politykę. No to Hayek mu powiedział, wiesz co, może nie angażuj się w politykę, a pan Antony Fisher był człowiekiem bardzo majętnym, tylko zainwestuj swoje pieniądze w budowanie właśnie dobrych idei. Znaczy stwórzmy tak dużo dobrych idei, z których politycy będą mogli później korzystać, z których społeczeństwo będzie mogło korzystać. I rzeczywiście Antony Fisher tak zrobił i założył jeden z pierwszych europejskich think tanków, Institute of Economic Affairs, który w zasadzie przez wiele lat do szuflady tworzył bardzo dobre koncepcje i polityczne, i gospodarcze, zawsze wolnościowe, aż w końcu doczekał się swojego momentu. To znaczy przyszła Margaret Thatcher, która powiedziała, drogi Instytucie of Economic Affairs, pokaż mi tę szufladę. I rzeczywiście 70% reform, zarówno gospodarczych, jak i tych związanych z praworządnością, pochodziło z szuflady tego think tanku. Mam nadzieję, że nie przyjdzie nam czekać aż 30 lat, tak jak Institute of Economic Affairs, na swoją Margaret Thatcher, bo myślę, że nasza działalność już teraz jest potrzebna. Już teraz trzeba patrzeć politykom na ręce, już teraz trzeba bronić podstawowych wolności, zwłaszcza wolności gospodarczej, bo z tej przecież źródło mają wszystkie inne. Jestem zaszczycona, że mam przyjemność współpracować z Leszkiem Balcerowiczem i ze wspaniałymi ludźmi z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Bardzo dziękuję. Ładnie pamiętam nasze pierwsze spotkanie 7 lat temu. Chyba było na inny temat niż FOR. Ale pamiętam, że podjęła pani szybką decyzję, to prawda, żeby dołączyć, 3 dni, pokierować. Drodzy Państwo, pomyślałam, że jeżeli Leszek Balcerowicz nagle pojawia się w Twoim życiu z taką propozycją, to jest coś, czemu się absolutnie... bardzo dobrą, wcześniejszą pracę. To jest coś, czemu się nie odmawia i absolutnie nie żałuję, choć do dzisiaj nie rozumiem, bo wtedy pamiętam, byliśmy coś zjeść, dlaczego aż tak bardzo nie lubi Pan śledzi. Ale może kiedyś przy innej okazji się dowiem. Genetyka chyba. No i może się nawiążę do tego, że ja rzeczywiście uważałem, że jak ma się demokrację, ona jest tym lepsza, im lepiej poinformowani są wyborcy. Trzeba się na tym skupiać i stąd nawet w czasach, kiedy byłem w kolejnych rządach, to starałem się pisać do FOR co 2 tygodnie takie szkice czy felietony. A teraz jak mam więcej czasu na taką komunikację, to codziennie co najmniej 2 razy nadaję na Twittera i na Facebooka, do czego zachęcam. I stąd też zakładanie organizacji pozarządowych. Moja pierwsza organizacja nazywała się Forum Edukacji Ekonomicznej. A teraz mamy FOR i bardzo się cieszę, że dzięki naszej współpracy FOR się rozwija i wpływa na opinię publiczną. Rozumiem, że teraz ja miałbym coś powiedzieć na koniec. Proszę Państwa, bardzo krótko, bo nie jestem zwolennikiem długich form. A jak patrzę na swoje życie publiczne, które chyba jest 50 lat, to dostrzegam takie 3 etapy. Pierwszy etap to są lata 70, tak, po studiach, kiedy nie było żadnej nadziei. U mnie nie było w każdym razie, że Polska, że Związek Radziecki się rozsypie i że my w związku z tym będziemy mogli zmienić ustrój. Nie miałem też żadnych iluzji co do tego ustroju, ani żadnych uprzedzeń co do tego, co jest na Zachodzie, ale wiedziałem, że mamy właściwie bardzo znikome pole manewru i że jeżeli coś da się zrobić, to głównie w dziedzinie gospodarki,
ale nie w formie pełnokrwistego kapitalizmu, czyli czegoś, jakiegoś substytutu, usamodzielnienia przedsiębiorstw poprzez zainstalowanie samorządu pracowniczego, ale że da się to zrobić nie poprzez obalenie tamtej władzy, za którą stał Związek Radziecki, tylko poprzez dojście do tej władzy. W każdym razie takie była moja filozofia, takie myślenie. I stąd przyszedłem w Komisji Planowania, gdy się dowiedziałem różnych strasznych rzeczy o gospodarce, a nawet przez jakiś czas byłem w partyjnym instytucie, namówiony przez mojego profesora, do którego miałem wielkie zaufanie, żeby dojść do tamtych władz, żeby one coś zrobiły. Oczywiście to było, stąd też zorganizowałem zespół, o którym władze nie wiedziały, którego członków, Basia Błaszczyk była też między innymi członkiem, także Stefan Kawalec, żeby równolegle coś robić. Drugi etap to jest okres, kiedy zrezygnowałem z jakichkolwiek prób przepychania jakichkolwiek reform przez władzę. Potem jak władze wprowadziły stan wojenny, ale to był bardzo ważny okres takiego samokształcenia się. Bardzo głębokich, ważnych studiów, bez nadziei, że one się przydadzą w praktyce, ale się przydały. Dlatego, że dzięki tym wspólnym pracom my mieliśmy rzeczywiście przemyślane w konkretach bardzo ważne problemy, tak jak gdybyśmy przygotowywali się na wolność, chociaż się nie zakładaliśmy, że ona nastąpi w 1989 roku. Trzeci etap to jest ten etap, który się rozpoczął w wolnej Polsce. Działaliśmy przez tyle lat, którego i on przecież nastąpił nie dlatego, że my się tego spodziewaliśmy. Oczywiście przyczynialiśmy się, niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale przecież tego się nie dało zaplanować. I ponieważ to, co się dzieje po 1989 roku, przekracza moje marzenia poprzednich lat, to stanowiło dla mnie niesamowitą motywację, żeby starać się to wykorzystać jak najlepiej. I ta pamięć, z czego wychodzimy, stanowi dla mnie niezmiernie ważną motywację, żeby sprzeciwiać się temu, co teraz w Polsce jest. Bo to pewnego stopnia przypomina ten kierunek cofania się. To cofanie się to jest cofanie się w kierunku poprzedniego, bardzo złego ustroju. I uważam za rzecz ważną, możliwą, że w sposób zorganizowany to złość polityczna z Polski się usunie. I to jest moje słowo końcowe. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy Państwu za bycie z nami w tym niezwykłym jubileuszu 75. urodzin Leszka Balcerowicza. Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia. Dziękuję.